tym meczu powinna zagrać reprezentacja Polski. Powinna, ale nie zagra. Czesi mają nadzieję na powrót do przeszłości w kontekście starcia z Portugalią w ćwierćfinale Euro 2012 w Warszawie. 16 lat temu Czesi pokonali Portugalię 1-0 właśnie na tym etapie w drodze do finału Euro 96 w Anglii. Wtedy, podobnie jak w tym roku, przegrali w meczu otwarcia, a mimo to wyszli z grupy dzięki lepszej różnicy bramek. Wtedy z grupy również nie wyszli Rosjanie, podobnie jest i teraz. Tym razem, w przeciwieństwie do 96 roku, Czesi wygrali grupę, pokonując Grecję i niestety Polskę. Podopieczni Paulo Bento również wyszli z grupy mimo porażki w pierwszym meczu z Niemcami. Portugalia zajęła drugie miejsce w grupie B dzięki zwycięstwom nad Danią i Holandią. W 2004 roku także przegrali mecz otwarcia, a następnie dotarli aż do finału. Jaki wynik obstawiacie? Czy możliwe to jest dogrywka, rzuty karne? Chyba nie. Chyba już po 90 minutach będzie znany pierwszy półfinalista Euro 2012. Stawiam na awans Portugalii.